Hejka kochani, dawno nic nie nagrywałam, bo też nie miałam za dużo do powiedzenia. To co na bieżąco mówię, to piszę na streamach, nie ma nic nowego. No, czeka nas kilka miesięcy obrzucania się błotem. Dzisiaj mieliśmy właśnie przykład. No, to są wszystko zorganizowane akcje, gdzie po prostu napędza się ludzi na siebie. Gdzie przychodzą jedni, krzyczą, że oni chcą uratować Polskę, potem przychodzą drudzy, oni też chcą uratować Polskę od siebie nawzajem. Generalnie nic się nie zmienia, tak? Ci mają swoje poparcie, ci przywożą autokary ze swoim poparciem, tam ci przywożą autokary ze swoim poparciem. Wygląda to tak, jak wygląda. Myślę, że ktoś, kto się przez ostatnie lata trochę interesował sytuacją w Polsce, to nie ma złudzeń. Ci, co mają złudzenia i wierzą w to, w ten kabaret, tak, który oglądamy w mediach, to ja im tak naprawdę współczuję. Bo mimo wszystko, kiedy człowiek z grubsza zdaje sobie sprawę, na jakim świecie żyje, to jest mu to trochę łatwiej znieść. To znaczy nie jest zaskoczony. Nie jest zaskoczony, że nagle następuje atak, że zrobi się coś przeciwko systemowi i następuje atak. Ja zauważyłam, że ostatnio dużo ludzi się mimo wszystko trochę uwolniło, ale uwolniło się w sposób nieświadomy. To znaczy, tak jakby niebo, które pozdrawiam oczywiście serdecznie, uwolniło ich umysł bez udziału ich woli. I oni po prostu jakby zrobili coś przeciwko systemowi. Naprawdę nie ma znaczenia, co to było. Zainteresowali się czymś, nie wiem, zmienili dziecku szkołę, no, nie pojechali na wakacje tam, gdzie wszyscy, pojechali gdzie indziej, coś tam powiedzieli, co myśleli i stracili przez to pracę i oni są w takim głębokim szoku, ale jak to się stało? Jak to się stało? Przecież jestem takim dobrym obywatelem, robię wszystko uczciwie, jak trzeba, ale zrobiłem tam taką jedną rzecz i nagle takie niewspółmierne do... Ale w ogóle co się dzieje? Dużo jest takich ludzi ostatnio. Takich totalnie nieświadomych, że żyją w takim... Nie wiem, jak to nazwać. W ułudzie państwa prawa. Że po prostu żyły sobie takie kury na wolnym wybiegu. Myślały, że mogą sobie dreptać gdzieś chcą i znalazły dziurę w płocie. I wyszły przez tą dziurę w płocie i nagle rany, w ogóle, ale o co chodzi, co to, gdzie jestem, tak? I no to tak to się właśnie, tak to się właśnie dzieje. No ale wielu jeszcze jakby siedzi w tym ogrodzeniu, dziubie tę ziemię i jakby wydaje im się, że ten, co im sypie karmę, to jest taki dobry pan i w ogóle nie wiedzą, że są hodowane na mięso czy tam na jaja, tak? Jakby... Dużo ludzi jakby nie rozumie, jak działa ten świat i czego w gruncie rzeczy są częścią, tak? I czasami wręcz próby uwolnienia, nawet przez polityką, zacznijmy, że nawet przychodzi jakiś polityk i mówi, że chce im rzeczywiście dać dużo wolności, to oni tej wolności nie chcą. No bo, wiecie, no, wolność to nie jest anarchia, to jest odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę. No, najłatwiej powiedzieć, wiecie, najłatwiej nic nie robić i każdą złą rzecz, która się stanie, to zwalić na polityków, prawda? O, w życiu mi nie wyszło, bo piłem cały rok wódkę, no to jest wina jakiegoś tam polityka, tak? To bardzo łatwo tak powiedzieć. Kiedy człowiek się tak trochę nawet uwalnia mentalnie, to też zaczyna widzieć swoje błędy. I ja powiem wam, że to jakby nie można patrzeć na polityków i na wszystko inne z perspektywy nienawiści, bo jak się wchodzi z tej energii nienawiści do opisu świata i swojego stanu, no to idzie się na upadek. To co Peter mówi, że jakby kreacja podąża za uwagą, tak? Czyli jeżeli skupiacie się na jakimś temacie, takim niezbyt fajnym, tak? Wszystko jedno, jaki to jest temat, to on was zaczyna otaczać i przytłaczać i staje się częścią waszego świata. Natomiast samo ignorowanie takiego tematu, czy tak troszeczkę odsuwanie go na bok, a skupianie się na takich pozytywach, to zupełnie inaczej wpływa na człowieka. No, przypuśćmy teraz, mamy taką, no mamy suszę, nie da się ukryć, że mamy suszę. Od kilku tygodni nie spadła tutaj kropla deszczu. Można się jakby skupiać na tym, że zaraz wszystko poschnie, prawda?
Ale można się też skupiać na tym, że jest ładna pogoda, owady sobie brzęczą, ptaszki sobie ćwierkają i jest ogólnie miła aura, tak? Raczej dobra pogoda jest oznaką, to znaczy taka dobra słoneczna, jest oznaką dobrej wibracji ludzi, którzy na tym terenie mieszkają. Mówi się, że dobra pogoda wpływa na pozytywny nastrój, ale ja mam takie obserwacje, że też dobry nastrój wpływa na pogodę, to znaczy nie bezpośrednio, ale tak jakby my jesteśmy sensorykami, to znaczy odbieramy tak naprawdę światło, które trafia do naszego mózgu. Jeżeli my patrzymy na wszystko z radością wokół nas, to nasz mózg jakby przerabia to, co te bodźce, które do niego trafiają, na coś pozytywnego. Jakby to w obie strony działa, tak? Bo na przykład my możemy patrzeć na ten dzień, który dzisiaj widzimy, jako dzień o paskudnej, okropnej, gorącej pogodzie. Męczący upał, nie wiem, gryzące komary. Jeżeli znajdziemy jakieś negatywy, to zawsze się znajdą, tak? To znaczy, będziemy szukać i znajdziemy, i będziemy w złym humorze, i nasz świat będzie bardzo nieszczęśliwy. A jeżeli będziemy się skupiać na pozytywach, nawet jeżeli nie jesteśmy w jakiejś super sytuacji ogólnej, tylko będziemy sobie tak codziennie punktować takie pozytywne rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni naszemu otoczeniu, to będzie nam lepiej. Lepiej to zniesiemy. Ja myślę, że tak samo trzeba troszeczkę robić z tym, co się dzieje teraz, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale media szczują znowu ciemną energią, taką energią nienawiści, żeby się ludzie denerwowali, o, politycy kłamią, o, tamci nas oszukują, coś tam już wszyscy chcą, żebyście nienawidzili jakichś tam onnych, tak? To oczywiście można, ale jakby. Ja tak nie chcę. To tak jak swojego czasu napędzali jednych ludzi na drugich, że a ci wzięli, ci nie wzięli, musztarda dobra, musztarda zła, te podziały były bardzo podsycane, te animozje wzajemne. Potem było, że tam biało-czerwoni to to, a żółto-niebiescy to tamto. No to skłócanie jest wręcz modelowe. I ja zawsze mówię, odsuwajcie się od ludzi, którzy próbują was skłócać z innymi ludźmi. Odsuwajcie się mentalnie, to znaczy dajcie im się wypowiedzieć, ale jakby nie wchodźcie w tę relację nienawiści, bo oni też mogą być manipulowani. No. Ja wiem, że mamy różne zaszłości historyczne i absolutnie nie chcę ich zamykać. O nich powinno się pamiętać, żeby ich więcej nie powtórzyć. Ale jakby babranie się w tej przeszłości, nie myśląc o tym, co będzie, to de facto powtarzanie tego samego schematu, bo ci ludzie, którzy skrzywdzili innych ludzi w przeszłości, oni jakby zgodzili się na tę krzywdę, ponieważ kiedyś tam ktoś im powiedział, że jakaś tam rodzina im coś zabrała. I to takie podsycanie wzajemnej nienawiści zazwyczaj prowadzi do mordów i do wojen. To jest upadek ostateczny. Natomiast jeżeli właśnie się od tego odetniecie, powiecie, że to już było, ja to pamiętam i wiem, ale w moim świecie tego nie będzie, w moim świecie będzie pokój, w moim świecie będzie ładna pogoda, w moim świecie będą jabłka rosły na drzewach i w moim świecie dzieci będą szczęśliwe, to tak właśnie będzie. Także no to takie przesłanie na ten rok. Bądźcie szczęśliwi i już. Radźcie sobie. Świat do odważnych należy.